zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jeszcze raz śpiewajmy, jak się nie bać. Jak się nie bać, powiedz nam, kiedy strach uszyje świat. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam wierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś. Jak coś dobry, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak. Zaufaj Panu już dziś. Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj Panu już dziś. 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 Zaufaj Panu. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam walczyć? Jak mam walczyć, powiedz jak, nie być silnej woli brak. Zaufaj Panu już dziś. Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Hallelujah, Jesus. Chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem Bogu naprawdę bardzo wdzięczny za to, że mogę stać tutaj przed wami. Chciałbym, żebyście mnie wsparli modlitwą. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, że jesteś wspaniały. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to, że masz dobre rzeczy dla nas. I tak, Panie Jezu, chciałbym teraz Ciebie prosić o to, abyś Ty mówił do nas, Duchu Święty, abyś Ty nam objawiał Twoje słowo. Kochany Ojcze, tak bardzo Ciebie proszę o to, abym mówił zrozumiale, Panie Jezu, aby moje usta wypowiadały tylko to, co Ty chcesz, Panie. O to się modlę, kochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Z tym słowem chodzę już gdzieś z pół roku. Ciężko mi tu było się zmobilizować, żeby stanąć tutaj przed wami. Kiedyś na jednej z grup domowych jeden z braci usługiwał na temat Dawida i Goliata. Ja sobie wtedy pomyślałem, że dla mnie takim Goliatem to jest zbór, przed którym muszę stanąć, żeby być posłuszny Duchowi Świętemu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli
list do Efezjan, 4 rozdział, przeczytamy 11 i 12 werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Kiedyś przed jednym z nabożeństw jedna siostra zapytała mnie, kto ty jesteś? I nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo zastanawiałem się, no chodzę już tu trochę do tego zboru i ktoś mi zadaje takie pytanie, kto ja jestem? I zacząłem się zastanawiać nad. I później jeszcze było kilka takich sytuacji, gdzie dało mi to do myślenia. I zastanowiłem się, co Boże Słowo mówi o członkach Kościoła. Chciałem zbadać to Słowo. I fragment z listu świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list, tam w 12 wersecie, jest tam cały opis ciała Chrystusowego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak obrazowo do tego podeszli. Chciałem tak porównać Kościół, ciało Chrystusa do ciała człowieka. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak patrzyli na Kościół jako na całe ciało, a na Chrystusa jako na głowę. Jest tam taki fragment w tym liście do Koryntian. Nie możesz powiedzieć ręce, noga ręce nie potrzebuje ciebie, oko głowie nie potrzebuje, czy głowa oku. W każdym bądź razie nie możesz powiedzieć komuś, że jest niepotrzebny. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, że możemy się nie znać w zborze. Czy dlatego, że zbór liczy za dużo ludzi, czy może dlatego? Myślę, że nie. I Bóg pokazał mi taki obraz. Kiedy byłem na studiach, studiowałem wychowanie fizyczne, opowiem wam, że wcześniej to patrzyłem na ciało człowieka tak. To są ręce, to są nogi, tułów i głowa. I taki był mój podział anatomiczny ciała człowieka. Kiedy poszedłem na studia i była tam anatomia, to całkiem ten podział się zmienił i był o wiele, wiele bardziej większy. I dowiedziałem się, że nie to jest ręka, ale tylko to jest ręka. I tak pomyślałem o grupach domowych, o grupach modlitewnych, o grupach uwielbienia, o każdej jednej grupie, w której się spotykacie, o ławkach, w których siedzicie. Może wasza ławka tworzy tą właśnie rękę i jesteś jednym palcem, drugim, trzecim, czwartym, piątym. I wtedy, kiedy kogoś nie ma, kiedy jest nas tak dużo, możemy nie zauważyć, że kogoś nie ma. Pastor może nie zauważyć, że kogoś nie ma. Możesz ty, siedząc z przodu, nie zauważyć, że brata nie ma z tyłu. Jest to oczywiste. Ale jeśli ty, droga ręko, tworząca, siedząca tam w ławce, ty, drogi palcu, który widzisz, że nie ma twojego brata, bo po prostu zniknął i długo go już nie ma, możesz się zainteresować. Możesz wtedy wejść w modlitwę. Możesz wtedy powiedzieć o tym pastorowi. Możesz, a nawet musisz, bo nie może powiedzieć ręka, nodze, nie potrzebuje ciebie. Nie może tak być. Kiedyś, jak jeszcze pracowałem z Arkiem, to była nasza pierwsza praca z pastorem Arkiem, to była nasza pierwsza praca w Wiśle. I były tam takie super widoki. Naprawdę takie wspaniałe niebo, dobra pogoda nam się trafiła. I pewnego razu na niebie frunęła taka gromada ptaków. Nie wiem, może z 20 tych ptaków było. A obok szybował, wydaje mi się, że to był jastrząb. I zataczał taki krąg koło tej grupy, tych ptaszków małych. A ta grupa tych ptaszków zaczęła zataczać taki krąg i atakować tego jastrzębia.
coraz bardziej, aż ten jastrząb odleciał. I wtedy brat Arek powiedział: popatrz, Mariusz, jaki obraz Kościoła. Jeśli by jeden z tych małych ptaszków się odłączył, powiedział: nie potrzebuję ciebie, to zaraz zostałby pochwycony, zaraz zostałby zaatakowany. I tak myślę, że wielu z nas może zmagać się z tym, kiedy upadamy. Mówimy: potrzebuję sam załatwić to. Potrzebuję sam skupić się nad tym. Potrzebuję spokoju. Na razie nie będę chodził na nabożeństwa. Potrzebuję tego, żeby się z tym rozprawić. I upadasz raz, upadasz drugi, upadasz trzeci, aż w końcu nie macie długo. Jak ważne jest, aby być razem. Jakie to jest ważne. Kiedyś mój teściu, tata mojej żony, kiedy kosił trawę, obciął sobie palec u nogi. Ten największy palec. No było to oczywiście coś strasznego, ale później jak wyglądała jego rehabilitacja, to kiedy na nowo musiał się uczyć chodzić, bo się przewracał, bo to jest palec, który trzyma całe ciało i sprawia, że kiedy idziemy, nie przewracamy się dzięki temu palcowi, który jest w skarpetce, którego nie widać, który jest w bucie. I myślę tak o was, moi drodzy bracia i siostry, o naszej służbie. O naszej służbie, do której jesteśmy powołani. Ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I jeszcze długo by tu można było wymieniać. Tak, na tym zimowisku też patrzyłem na ciocie, które pracowały w kuchni. Służba, której nie widać. A jaka obfitująca. Co by było, gdyby na tym zimowisku nie było tych cioci? To by te dzieci chyba, no, nie smakowałyby im już te chipsy. I tak myślę o każdym z nas, że są służby, których nie widać. Czasem mówimy: kto dzisiaj prowadzi uwielbienie? Marek? Nie, grupa Marka. Ja tu naliczyłem 10 osób. On jest tylko tym głównym palcem, który ich kieruje, który ich prowadzi, który ich zachęca. Ale każdy z nich jest potrzebny. Każdy z nich. Tutaj w tym liście do Efezjan, w tym 4 rozdziale, w 16 wersecie pisze: z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Jakie to jest ważne. Jak bardzo jesteśmy potrzebni sobie nawzajem. Na tym zimowisku była też moja żona z naszą córeczką. I normalnie na tych zimowiskach pełniła zawsze funkcję nauczyciela. Prowadziła dzieci, nauczała, mogła być na społecznościach, mogła uwielbiać Boga. A teraz była z nami mała Noemi. I mogła być z nami przez daną społeczność. Ale nie robiła tego, bo mała Noemi nam przeszkadzała. Przeszkadzała wszystkim. I przychodziła, a w momencie, kiedy mała Noemi zaczęła przeszkadzać, wychodziła. I pomyślałem. I kiedyś powiedział taki brat, że to też jest służba. Jeśli masz na wychowaniu swoje dzieci, jeśli zajmujesz się tylko domem, albo aż domem, wychowaniem dzieci, to jest to też tak bardzo potrzebne. I to jest kolejna służba, której nie widać, która jest schowana. I tak popatrzcie na moją głowę. Mam oczy, mam uszy, mam usta. Popatrzcie na głowę każdego z was. I popatrzcie na Chrystusa. On cię widzi,
On Cię słyszy i On mówi do Ciebie. Jakie to jest wspaniałe. Chociaż nawet w danej ławce byśmy nie zauważyli, czy kogoś nie ma. Nie zauważyłbyś, że ktoś koło Ciebie nie siedzi. To Pan Bóg to widzi. To jest takie niesamowite. Jakie to jest niesamowite, że Pan Bóg nas widzi cały czas. Ale jest tutaj taki fragment w tym liście do Efezjan, 4:12. Dlaczego ustanowił nas jednych do takiej służby, drugich do takich? I pisze, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, przygotować do służby. A dalej pisze, do budowania ciała Chrystusowego. I tak się zastanawiałem nad tym budowaniem ciała Chrystusowego, budowania Kościoła. Tak wiele mówimy, czasem mówimy, zbudowało mnie Twoje świadectwo, zbudowało mnie Twoje słowo, zbudowała mnie modlitwa, buduje mnie uśmiech, który masz na twarzy, buduje mnie to, jak uwielbiasz Boga. I moglibyśmy wymieniać te rzeczy, żeby to ciało było budowane. I przypomniało mi się, jak kiedyś moja aktywność sportowa wyglądała tak, że każdy jeden dzień było coś. W jeden dzień była siatkówka, w innym piłka nożna, siłownia i tak dalej, i tak dalej. Ale najłatwiej będzie mi to zobrazować tą siłownią. Kiedy zacząłem ćwiczyć na siłowni, zacząłem od jednego raza w tygodniu, później 2 razy w tygodniu, później 3 razy w tygodniu, 4, aż skończyłem na 5 i nie mogłem żyć bez tego. I fizycznie czułem się tak dobrze, jakbym chodził, nie wiem, z metr nad ziemią. Taki czułem się lekki, taki zbudowany. Fizycznie tak bardzo dobrze się czułem. I myślę, że tak samo jest, kiedy budujemy siebie nawzajem. Kiedy budujemy to ciało duchowe. Apostoł Paweł mówi, że ćwiczenia cielesne niewielki przynoszą pożytek, ale ćwiczenia pobożności, ćwiczenia w pobożności, ćwiczenia duchowe. To jak usługujemy sobie nawzajem. Czasami ci, którzy głoszą, mówią, że są bardziej zbudowani niż ci, którzy słuchają. I to jest takie niesamowite, że możemy siebie budować. Ale do tego wszystkiego, do tego budowania, kiedy ja ćwiczyłem na tej siłowni i widziałem ten wzrost tych mięśni, jest potrzebne odżywianie. Dobre odżywianie. I Pan Jezus kiedyś powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem pochodzącym z ust Bożych. Jakie to niesamowite, że mamy Pismo Święte, że możemy czytać, że możemy się karmić tym pokarmem z nieba. I kiedyś dzieliłem się tym na grupce i to też było dla mnie takie niesamowite odkrycie. Że Słowo Boże jest różnorakim pokarmem. Tak jak normalnie jemy, dajmy na to, jemy śniadanie, są tam jakieś kanapki, na obiad jest zupa, jest kotlet, dajmy na to, ziemniaki i surówka. I są różne takie, czasem mamy jakieś ciastko i to wszystko sprawia, że jesteśmy tak dobrze odżywiani, tak? Ale powiedzcie, czy jakbym jadł same ciastka, to czy bym miał tyle siły do tego, aby w ogóle ćwiczyć na tej siłowni? I tak myślę o Słowie Bożym. Dlatego jest potrzebnych tak wielu kaznodziei. Każdy jest inny. I nie może ręka powiedzieć też ręce, że nie potrzebuje ciebie, choć pełni taką wspaniałą funkcję. Popatrzcie na rękę. Ręka praktycznie wykonuje wszystko. Teraz mogę trzymać mikrofon. Kiedy się myje, myje się rękami. Kiedy piszę, piszę rękami. Kiedy gram w siatkę, gram rękami. Kiedy ćwiczę na siłowni, wszystko. Praktycznie tak wiele wykonuję. Ja tak myślałem o takich służbach jak dajmy na to pastor. I mógłby powiedzieć, dajmy na to, że w zborze by było 2 pastorów. I mógłby powiedzieć jeden do drugiego, nie potrzebuje ciebie. I tak wyobraziłem sobie bieg człowieka. Bieg człowieka, gdzie potrzebna jest synchronizacja tych rąk i tych nóg.
I wyobraźcie sobie, że biegnę sprint, a ktoś mi przywiązał tą rękę. Ta ręka powiedziała, nie będę służyć, schowam się. Schowam się tutaj do kieszeni. Jak wyglądałby mój bieg z jedną ręką? Nie, naprawdę nie zrobiłbym takiego czasu. Wątpię, żebym był pierwszy z tymi, którzy by mieli, używali dwóch rąk. Dlatego tak bardzo jesteśmy potrzebni, jedni drugim. Tak bardzo każdy jest potrzebny. I myślę właśnie o tym słowie, które jest głoszone. Że każdy jest inny. Czasem mówimy, ale było fajne słowo, tacy jesteśmy zbudowani. Takie nas troszkę tak też może pogłaskało, tak nas uradowało, że jesteśmy tacy. Takie ciastko, żeśmy zjedli dobre. A czasami, kiedyś powiedzieli ludzie, twarda to mowa, któż jej może słuchać? A czasami potrzebny jest ten obiad, żeby były te siły. Żeby dały nam do myślenia, czy faktycznie wszystko jest w porządku, czy faktycznie wszystko, co robimy, jest tak, jak powinno być. Czy raczej to budowanie ciała Chrystusowego jest potrzebne do tego, żebyśmy doszli wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Kolejny werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem. I kolejny. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Powiesz, jak mam go kochać, jak go nawet nie widzę? Nawet nie wiem, czy on jest członkiem, czy on tu chodzi, czy nie chodzi. Jak go kochać? To dzisiaj śpiewaliśmy, nie? Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać? Powiedz jak. Były takie osoby i na mojej grupie domowej i w ogóle w pracy. Kiedy Bóg przemówił do mnie, mówi, chcesz kochać mnie, musisz najpierw kochać człowieka. I później pokazywał mi, i tego masz kochać. Jak tego mam kochać? Ja go nawet nie lubię. Jak go kochać? I powiem wam, bracia, do zbudowania, że nawet nie wiem, kiedy go pokochałem. Ale potrzeba była do tego oddanie, tego Bogu. Panie, oddaję to Tobie. Ty możesz zmienić moje serce. Możesz mnie doświadczać, możesz mnie wypróbowywać. Możesz zmieniać je w różnych sytuacjach, aby ono się zmieniło. Abym patrzył, jak Ty patrzysz. Abym patrzył, jak Ty patrzysz na człowieka. Z taką miłością, z takim oddaniem, z poświęceniem. Abym tak patrzył na człowieka, którego nawet nie lubię. Abyś nauczył mnie kochać go takim, jakim jest. Abym się modlił za niego. Jestem Ci, Panie Boże, bardzo wdzięczny. Ale to bardzo wdzięczny, kochany Ojcze, za to, że mogłem tutaj stanąć. Że mogłem powiedzieć to, co chciałeś, Panie. Jestem Ci bardzo wdzięczny, Panie Jezu, za to, że jesteś naszą głową. Że widzisz każdego, że słyszysz każdego i że chcesz mówić do każdego. Dziękuję Ci, że do każdego z nas przygotowałeś służbę. Dziękuję Ci za te talenty, które nam dałeś, Panie. I tak moją modlitwą jest, aby nikt z nas nie zakopał tych talentów, które mamy, Panie Jezu. Bo nie tylko ten, który ma jeden talent, może go zakopać, ale także ten, który ma 5 talentów. Dlatego modlę się o każdego brata, modlę się o każdą siostrę i modlę się też o samego siebie, Panie. O to, abyś nas używał, Panie, abyś nas zmieniał, abyś nas przygotowywał do posługiwania. Kochany Ojcze, aby każdy jeden członek pracował, nawet te, których nie widać, Panie Jezu. To serce, które napędza, które jest motorem, którego nie widać wcale. Może jesteś siostrą, która
modli się każdego jednego dnia o zbór, o każdego jednego brata i każdą siostrę. Może robisz to w cichości, kiedy nikt nie widzi, a robisz to cały czas i nie ustajesz, jesteś tym motorem. Jestem Ci wdzięczny, droga siostro. Jestem Ci wdzięczny, drogi bracie, że robisz to. Jestem Ci wdzięczny, kochany Ojcze, za to, że stworzyłeś nas tak wspaniałych, tak potrzebnych, tak zasilających jedni drugich. Dziękuję Tobie za to, że każdy jest potrzebny. Dziękuję Ci za to, kochany tatusiu. Wywyższam Twoje święte imię. Uwielbiam. Amen. Duchu Święty, kocham Cię i podziwiam za to, jak wspaniale działasz. Że masz dla nas tak szeroko otwarte serce. Przychodzisz zawsze w sposób odpowiedni i właściwy. Dajesz to, co potrzebujemy. Bo któż jak nie Ty zna nas tak dokładnie? Chcemy drżeć przed Twoim słowem. Chcemy drżeć przed Twoją wolą. Nie chcemy być, Panie, tymi, którzy, jeśli coś staje się niewygodne, jeśli coś staje się, że trzeba zbyt bardzo się poświęcić i zawalczyć, nie chcemy być tymi, którzy się odwracają, ale tymi, którzy ufają Tobie i liczą na Twoją pomoc. Wielbimy Cię, Panie. Potrzebujemy, Panie, klęczeć i stać przy Twojej obecności. Potrzebujemy sięgać do stołu, który tak obficie przed nami zestawiasz. Ojcze, wywyższamy Cię. Chcemy, aby nasze serce było ukorzone przed Tobą. Panie, niech Twoje słowo w nas pracuje. Wywyższamy Cię. Jesteś dobry. I tak bardzo zależy Tobie, Panie, na naszym duchowym zdrowiu. Tak bardzo Tobie zależy na tym, abyśmy doszli do końca, dobiegli do mety. Kochani, nie wiem, czy słowo, które i którym ja chcę się podzielić, będzie dla Was słowem jak dobre ciastko, czy może jak jakiś twardy suchar. Ja wiem, że to słowo penetruje nieustannie moje serce i choć jest słowem, które tak doskonale i dobrze znamy, i ja również wielokrotnie to słowo czytałem. A jednak w tych ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach muszę powiedzieć, że postawiło mnie to słowo pod ścianą. Skonfrontowało moje życie, moje serce, moje chrześcijaństwo. I również patrząc na to, co i w ubiegłą niedzielę słyszeliśmy, na to, co głosił brat Janek. Tak myślę takie mam przekonanie, tak wierzę, że to, co i dzisiaj już słyszeliśmy i co jeszcze chcę powiedzieć, w jakiś sposób wpisuje się. Myślę, że pośród tych wszystkich dni naszej codzienności, w tym zabieganiu, w problemach, z którymi przychodzi nam się zmagać,
pewne duchowe rzeczy jakby tracą taką swoją kolorystykę, taką swoją prawdę. To swoje usługiwanie i to dzisiejsze poselstwo, które chcę wam przekazać, tak jak mówię, to jest przede wszystkim, dotyczy mojego życia. Ale wierzę, że też to słowo znajdzie swoich odbiorców i wykonawców na tym miejscu. Chciałbym je zatytułować wersetem, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 46 wersecie. Są to słowa Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, naszego Mistrza. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Wiecie, to przeszywa moje serce. Pan Jezus wprost zadał mi to pytanie. Dlaczego do mnie mówisz, Panie, skoro nie wykonujesz tego, co ja do Ciebie mówię? W tym jednym wersecie jest gra między słowem a czynem. Między tym, co zostało wypowiedziane, tym, co usłyszałeś, co ja usłyszałem od Boga, a tym, co ja z tym zrobię. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że bardzo często w moim życiu wszystko to, co usłyszę od mojego Pana, zostaje na poziomie tylko tego, że to usłyszałem, ale nie wprowadziłem w czyn. Otwórzcie proszę Ewangelię Mateusza, rozdział 7. Brat Mariusz mówił tutaj o naszym zaangażowaniu, o potrzebie współdziałania, o tym, że Bożym zamiarem i Bożą wolą było stworzyć Kościół jako ciało, jako organizm, który powinien współdziałać, funkcjonować zgodnie z wolą Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową. I oczywiście to współdziałanie, to oddziaływanie jeden na drugiego ma bardzo szeroki, to jest szeroki wachlarz możliwości, które możemy czynić. Poprzez modlitwę, poprzez pomoc praktyczną, poprzez odwiedzanie się, poprzez wspólne zaangażowanie w jakiejś misji, w jakiejś służbie. Czytajmy 7 rozdział od wersetu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Szczególną uwagę naszą chciałbym zwrócić na werset 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wiecie, to jest niesamowite, to jest niezwykłe. Kiedy zdaję sobie z tego sprawę, kiedy zaczynam sobie to uświadamiać, że to nie to, co wychodzi z moich ust. To nie to, że ja coś wypowiem. To nie to, że ja pięknie się pomodlę. To nie to, że ja pięknie zaśpiewam, świadczy o tym, będzie świadczyć o tym, że wejdę do Królestwa Niebios. Bo możemy używać najpiękniejszych słów, najpiękniejszych zwrotów i zdań. Ale kiedyś tak jak ci ludzie, o których zapowiedział Pan Jezus, bo jest to
swoiste proroctwo, zapowiedź tego, co ma nadejść. Że kiedyś przyjdą tacy ludzie i będą mówić, Panie, Panie, ale wtedy ja im powiem, ja was nie znam, czynicie bezprawie, nie wiem, skąd jesteście. Druga część tego fragmentu była czymś bardzo, bardzo, bardzo mocnym, co dotknęło mojego serca. Do Królestwa Niebios wejdzie tylko ten. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na słowo tylko. Tylko. Co to znaczy tylko? To znaczy, że nie ma innej opcji. Jest tylko ta jedna. Tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca mojego. Nie ten, który pięknie mnie nazywa. Nie ten, który może pięknie i cudownie się modli. Ale tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca, wejdzie do Królestwa Niebios. Wyłącznie. Czym jest Boża wola? Można byłoby poświęcić wiele czasu, aby nad Bożą wolą się pochylić, aby móc rozważyć to, czym ona jest. Ale w takim wielkim skrócie jest ta wola suwerenna, wola, którą Bóg posługuje się. To Boży plan, Boże pragnienie, kiedy stwarzał niebo i ziemię. My nie mamy na tą wolę żadnego wpływu, dlatego że Bóg realizuje swoją wolę według swojego zamysłu. On stworzył człowieka, On stworzył niebo i ziemię, stworzył człowieka, stworzył swój naród. Bóg, kiedy człowiek zgrzeszył, postanowił dać człowiekowi możliwość narodzenia się na nowo, a więc stworzył plan zbawienia. To jest coś, co jest poza zasięgiem naszych możliwości, naszej woli. To jest coś, z czym musimy się zgodzić, bądź nie. Bo taka jest Boża wola, bo tak Bóg chce. To Bóg Wszechmogący ustanowił historię ludzkości, historię ziemi, historię świata. To Bóg Wszechmogący, i my nie mieliśmy na to wpływu, postanowił, że ty i ja się urodzimy, że będziemy żyć. To Bóg Wszechmogący postanowił w odpowiednim czasie posłać swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Czy my na to mieliśmy jakiś wpływ? Nie. Nie mieliśmy. I Pan Jezus Chrystus żył, i Pan Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i odszedł do nieba, aby przygotować miejsce tym, którzy pełnią wolę Jego Ojca. A więc my na to nie mieliśmy wpływu. I dalej w tej Bożej woli są czasy ostateczne, które w jakiś sposób nas dotykają, tak? W tej Bożej woli, w tym Bożym planie jest umieszczony moment, kiedy Pan Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie po Kościół. W tej Bożej woli jest umieszczony moment, kiedy oto Jego dzieci zostaną wprowadzone do tego Królestwa Wieczności. My nie mamy na to wpływu. Ale jest również Boża wola, którą Bóg objawia człowiekowi. Przez to możemy poznać, jaka ona jest. I kiedy czytamy stronicę Starego Testamentu, dowiadujemy się, że Bóg objawia swoją wolę w sposób osobisty Adamowi, bo kiedy stworzył Adama, przekazał mu swoją wolę i powiedział: Adamie, ty będziesz opiekował się ziemią, masz nad nią panować, masz się rozmnażać, rozradzać. Tak, to była Boża wola dla człowieka, dla Adama, w tym czasie objawiona. A kiedy ludzkość już po upadku zaczęła się rozmnażać rzeczywiście, i wtedy, pamiętacie, Bóg pożałował z powodu grzechu, odstępstwa, zaczął żałować, że stworzył człowieka i objawił swoją wolę Noemu. W sposób osobisty przyszedł do Noego i powiedział: Noe, oto jest moja wola, przyjdzie potop, ale wybrałem ciebie, ponieważ jesteś sprawiedliwy, wybrałem ciebie i to z ciebie na nowo wywiodę człowieczeństwo, ludzkość. Tak samo, kiedy był już Abraham, Bóg przyszedł do Abrahama, objawiając mu swoją wolę, powiedział: Abrahamie, zostawisz to miejsce i pójdziesz do miejsca, do którego cię poprowadzę. I tak po kolei Mojżesz, Jozue, Dawid, prorocy, słudzy, mężowie Boga żywego otrzymywali objawienie, jaka jest Boża wola względem ich, względem narodu, względem ich postępowania, ich życia.
Natomiast co możemy powiedzieć o sobie? Że my przede wszystkim możemy poznać wolę z Bożego Słowa, z Pisma Świętego. Ono jest skarbnicą i źródłem poznania Bożej woli dla naszego życia. To tutaj czytamy, to tutaj dowiadujemy się, jakie Bóg ma oczekiwania względem nas. To z Bożego Słowa dowiadujemy się: nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj, kochaj mnie całym swoim sercem, myślami, duszą. Tak, to są informacje, które Bóg przekazuje nam po co, abyśmy usłyszeli i po to, abyśmy się dobrze poczuli. Czy to, o czym mówi do nas Biblia, jest tylko po to, abyśmy usiedli, potraktowali to jako dobrą lekturę, poświęcając może swój wieczór czy swój poranek? Przede wszystkim Bóg chce, abyśmy byli wykonawcami Jego woli. Jest również jeszcze jeden typ Bożej woli. To wola, z którą Bóg przychodzi do nas osobiście. Bo oprócz tego, co odnajdujemy w Piśmie Świętym, co czytamy, o czym się dowiadujemy, jeszcze Bóg, kiedy mamy z Nim relacje, kiedy jesteśmy przed Nim, kiedy żyjemy w Nim, kiedy zanurzamy się w Jego obecność, On przychodzi do nas w sposób osobisty i mówi: słuchaj, powołałem Cię, chcę, żebyś uczynił to i to, idź i zrób to i to. I to jest coś ważnego, co powinniśmy robić, coś, w co powinniśmy wdrażać w naszym życiu. Najlepszym i najcudowniejszym obrazem, wzorem wykonania woli Bożej był i jest sam Pan Jezus Chrystus. Otwórzcie proszę Ewangelię Jana. Na potwierdzenie tego, co powiedziałem, chciałbym przytoczyć kilka fragmentów. Pan Jezus, jak wszyscy wiemy, wykonał wolę Ojca od samego początku do końca. Od samego początku do końca. Nie uczynił nic z własnej woli. I tak oto w 5 rozdziale w Ewangelii Jana czytamy w 19 wersecie. Są to słowa Pana Jezusa. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Werset 30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Werset 38. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A więc Pan Jezus Chrystus wielokrotnie świadczy i dowodzi, że jest tym, który wypełnia wolę Ojca w posłuszeństwie. Że jest tym, który bierze słowa Ojca na serio. Jest tym, który jeśli coś zobaczy u Ojca, to wprowadza to zaraz w czyn. Proszę, otwórzmy teraz inny fragment, który bardzo mocno koresponduje z tym, który teraz czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Łukasza z kolei z 13 rozdziału. To jest również wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. 13 rozdział od wiersza 24. Pan Jezus mówi: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą, na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I w tym fragmencie Bożego Słowa chciałbym zwrócić naszą uwagę. Wiecie, słowo starajcie się przykuło moją uwagę i zacząłem sprawdzać, co ono tak naprawdę znaczy, czym ono jest. Słowo starajcie się, bo przecież jest to objawiona wola Pana Jezusa, kiedy mówi: starajcie się wejść przez ciasną bramę. To znaczy, że muszę się temu przyjrzeć. To znaczy, że muszę zobaczyć, o co chodzi, co to jest, aby móc to czynić, aby wprowadzić to w czyn.
I oto byłem zdumiony, kiedy zobaczyłem i słowo greckie, które jest tutaj użyte, to jest słowo agonizomai, które pochodzi od słowa agonia. Starajcie się. Słowo to oznacza współzawodniczyć o nagrodę, walczyć o coś, czynić wysiłki, bić się. To znaczy, to są zawody, to jest walka, to jest bój, to jest trwoga, wzburzenie, udręka wewnętrzna. Wiecie, to słowo, starajcie się, to słowo agonia powiedziało, zapytało mnie, jak ty się starasz, żeby wejść przez ciasną bramę? Czy ty sobie żyjesz tak po lekku, bo tak się narodziłeś na nowo, tak sobie w zborze gdzieś bezpiecznie funkcjonujesz, żyjesz, ale pytam się, jak wygląda twoje staranie o to najważniejsze, o to, aby wejść do wieczności, o to, aby wejść do mojego królestwa, jak bardzo się starasz? Bo w tym słowie, w tym fragmencie Bóg mówi, musisz podjąć walkę. I to musi być walka pełna wysiłku. To musi być bój, to musi być agonia. I przypomniałem sobie ogród Getsemane. Kiedy Pan Jezus Chrystus pozostawił swoich uczniów i poszedł się modlić. O co tam poszło w ogrodzie Getsemane? O co tam tak naprawdę poszło? O nic innego, jak o wolę. Wolę Bożą. Bo Pan Jezus miał wybór. Miał wybór. Albo moją wolę uczynię, albo uczynię wolę Ojca. On był świadomy tego, co go czeka. On wiedział, że przejście przez to będzie bardzo trudne. Może nawet do końca się nie spodziewał, jak bardzo trudne to będzie. Bo wiemy z Bożego Słowa, że nawet jego Ojciec go opuścił. Został całkowicie sam. A kiedy w ogrodzie Getsemane modlił się do Boga, pot z krwią zmieszany spływał z jego skroni. Agonia, walka, aby wykonać wolę Ojca. Starał się, aby wejść przez ciasną bramę, aż do krwi. Ale jak ja się staram o to, by wejść przez ciasną bramę? Niech każdy z nas odpowie sobie na to pytanie. Jak starasz się o to, aby wejść przez ciasną bramę? A czym jest ta wąska brama? Właśnie myślę, że ta wąska brama to nic innego, jak całkowite podporządkowanie się Bogu i wykonywanie Jego woli w posłuszeństwie. I powiem wam tylko tyle, że jeśli chcemy wykonać Bożą wolę w naszym życiu, to musimy zrezygnować z własnej. A to już jest bardzo trudne. To już jest bardzo trudne. I potrzeba wysiłku i walki, aby umieć zrezygnować z tego, co ja sobie zapragnąłem, jakie mam marzenia, a umieć się podporządkować. Boże, tak jak Pan Jezus, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, niech się stanie. Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I poszedł na krzyż. Otwórzmy list do Filipian. List do Filipian, 3 rozdział. Jest to niesamowity przekaz apostoła Pawła, który również, kiedy szedł, aby prześladować chrześcijan, wiecie, Pan Jezus stanął na jego drodze i powołał go. Powołał go i powiedział mu, taka będzie moja wola, taka jest moja wola, abyś zaniósł Ewangelię na krańce ziemi, abyś zaniósł Ewangelię do pogan. Chciałbym jeszcze podać taką krótką informację, dlatego że zaraz to, co przeczytamy, ma niesamowitą wymowę, ale też w kontekście tego, że list ten został napisany w Rzymie przez apostoła Pawła, został napisany w areszcie domowym, a więc to nie były komfortowe warunki. I został napisany w około 61 roku po Chrystusie. 61 roku. Jest chyba tylko 2 albo 3 listy, które apostoł Paweł napisał później niż ten list do Filipian. Co mi to mówi?
To znaczy, że apostoł Paweł nie był na początku swojej drogi z Bogiem. Nie był na początku tego, kiedy usłyszał Boże Słowo, Boże powołanie. To nie był początek. To był moment, bo za około 7 lat, 6-7 lat miał zginąć. A więc to była jakaś końcówka jego życia. Czytajmy trzeci rozdział od wiersza 7. Apostoł Paweł powiada w takich, a nie innych okolicznościach. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko to znaczy wszystko. Nawet w swoje najwspanialsze dokonania, przez które Bóg, w jaki sposób Bóg działał przez jego życie, to wszystko, to kim był, to jaką miał wiedzę, iloraz inteligencji, jaką zdobył wysoką pozycję w społeczeństwie. To wszystko apostoł uznał za nic, za śmiecie. W oryginale to brzmi za gnój. Wobec doniosłości w Chrystusie, poznania Chrystusa. Dalej czytamy, i znaleźć się w Nim. To było dla niego ważne. To wytyczało jego ścieżkę, to wytyczało jego cele, to wytyczało jego pragnienia. Znaleźć się w Nim, poznać Go. To, że dokonałem tego czy tamtego, nie jest tak ważne. Przede mną jest cel, ja chcę poznać Jezusa, ja chcę poznać Go bardzo, znaleźć się chcę w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, ja mógłby o takiej mówić. Zrobiłem to czy tamto. Byłem posłuszny Bogu i poszedłem. Nie, to nie moja sprawiedliwość, ale sprawiedliwości opartej na zakonie. Lecz te, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego. Staram się, aby pochwycić Chrystusa. Aby pochwycić Chrystusa, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Wracając do dwóch fragmentów z Ewangelii, i Mateusza, i Łukasza. Co jest ich częścią wspólną? Po pierwsze, wypełnienie woli Bożej, czyli to, co powiedział Pan Jezus. Tylko ten, kto wypełni wolę Ojca mojego, wejdzie do Królestwa Niebios. Wiecie, to przestawia całkowicie moje wyobrażenie, moje myślenie, moje pragnienie, to całkowicie wywraca. Bo liczy się nie moja wola, ale Jego wola. To, co On chce, na tym powinno mi zależeć. Wypełnienie się Jego woli i wysiłek, który powinienem włożyć, aby tak się stało. Bo Jego wolą jest, abyś ty i ja, byśmy weszli przez ciasną bramę. To nie jest wygodna brama. To jest brama, do której nie da się wejść tylko i wyłącznie z wypełnianiem swoich marzeń, pragnień i swojej woli. To jest brama, przez którą możemy przejść tylko wtedy, jeśli poddamy się Bogu, aby wypełniać Jego wolę tu i teraz na ziemi, dzisiaj. Jeśli poddamy się temu, co On od nas oczekuje. Po drugie, to co jest częścią wspólną tych dwóch fragmentów, to słowa, które wypowiadają ludzie, którzy rozmawiają z Panem Jezusem. Mówią, Panie, Panie. To, co już powiedziałem na wstępie. Oni próbują się usprawiedliwić przed Nim poprzez
to, że bronią się polegając na przedstawieniu swoich własnych dokonań. Wszakże w Twoim imieniu prorokowaliśmy, w Twoim imieniu czyniliśmy cuda, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, Panie. A on im odpowiada, ale ja was nie znam. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. To znaczy, że wszystko to, co robili, czynili z powodu własnej woli, z powodu własnych zamysłów, nie poddając się woli Ojca. Tak wynika z tego kontekstu, bo gdyby nawet to czynili z woli Ojca, wtedy zostaliby wpuszczeni. A Pan Jezus to, co uczynili, nazywa bezprawiem. Robiliście to bezprawnie. Nikt wam nie polecił, abyście to robili, a wy to robiliście. Nawet jeśli to wygląda najpiękniej. Któż z nas nie chciałby czynić cudów w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Prawda? A jednak? Nie skupiajmy się na cudach, a skupmy się na wypełnieniu woli Ojca. W drugim fragmencie jest bardzo podobna historia, bo oto ci ludzie mówią, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą. Na naszych ulicach nauczałeś. I być może owego dnia, bo tak jak powiedziałem, jest to swoiste proroctwo dotyczące przyszłości, owego dnia wielu stanie przed Panem Jezusem Chrystusem i powiedzą, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą, siadaliśmy przed stołem, który przed nami zastawiałeś. Oto, Panie Jezu, w naszych zborach usługiwałeś. W naszych zborach rozbrzmiewało Twoje nauczanie. Słyszeliśmy je. I wtedy Pan Jezus powie, nie wiem, skąd jesteście. Nie wiem. Czynicie nieprawość. Zobaczcie, jak bardzo Pan Jezus stawia na to, abyśmy byli wykonawcami Jego woli, woli Ojca. Nie przynależności kościelnej. Nie zasiadywania w wygodnych ławkach. Wykonawcy Jego woli. Odpowiedź za każdym razem jest taka sama. Czynicie bezprawie, nie znam was. Nie wiem, skąd jesteście. Również to samo usłyszało 5 głupich panien. Nie znam was. Kogo zatem Pan Jezus zna? W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział, a któż jest moją matką i kto to bracia moi? Ja myślę, że ten człowiek zdębiał, kiedy to usłyszał. Może powiedział, panie, nie rozumiem, co ty mówisz? Pan Jezus mówi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Ten, który czyni wolę Ojca, który jest w niebie, który nie jest słuchaczem, ale wykonawcą mojej woli, ten jest w najbliższej mojej rodzinie. Tego traktuję jako kogoś, kto do mnie należy, właśnie takiego znam, wykonawcę woli Ojca mojego. Chciałbym jeszcze na chwileczkę wrócić do Getsemane. Nawiedziła mnie pewna myśl, kiedy myślałem o ogrodzie Getsemane. Brat Janek 2 tygodnie temu mówił, obudź się, który śpisz. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wziął ze sobą 3 uczniów i poprosił, czuwajcie, módlcie się.
Uczniowie nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, co się wydarzy. Oni od początku nie za bardzo rozumieli, o czym Pan Jezus mówi, kiedy mówił o swojej śmierci. Oni wręcz byli gotowi bronić Pana Jezusa. Pan Jezus zabiera ich do ogrodu Getsemane, każe im się modlić, czuwać w tym czasie. Sam odchodzi na osobność, rozmawia ze swoim Ojcem, toczy bój, agonię, walkę o to, aby jednak wypełnić Jego wolę, o to, aby jednak nie odejść od Bożego polecenia. Wraca, a oni śpią. Pomyślałem tak. Żyjemy w czasach trudnych i w czasach ostatnich. I myślę sobie, że tak do końca nie jesteśmy świadomi tego, co może przyjść. Myślę sobie, że tak do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, co lada dzień może przyjść i nastąpić. Kiedy słyszymy o tym całym bezprawiu i o tej obrzydliwości, która rozlewa się już nie tylko na kraje zachodnie, gdzie, na które kiedyś patrzyliśmy, ale dociera to wszystko do nas. Dociera to do naszych szkół. Zaczyna dotykać naszych dzieci. Coraz więcej obrzydliwych informacji. Już gdzieś ktoś wymyślił, że należy wprowadzić kolejny nowy przedmiot do szkoły. Wiecie, jak ten przedmiot ma się nazywać? Kaziroctwo. Po to, żeby nasze dzieci były uczone seksualności między bratem i siostrą. To jest obrzydliwość. To jest coś, na co Bóg zakrywa swoje oczy. Myślę, że do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie przychodzą dni. Dlatego, że mamy się bardzo dobrze i bardzo wygodnie. Być może wielu z nas niczego nie brakuje. Ale muszę wam powiedzieć, że tak jak tamci uczniowie, którzy leżeli gdzieś pod morze drzewem oliwnym, nie zdawali sobie sprawy z czasu, jaki przyszedł. Spali, nie czuwali, aż ich to zaskoczyło. I nagle popatrzyli na krzyż, a tam wisi ich Zbawiciel. Rozpierzchli się, uciekli. Duch Boży powiedział do mnie tak. Jeśli się nie modlisz, to znaczy, że śpisz. Nie ma innej opcji. Jeśli się w swoim życiu nie modlisz, jeśli nie żyjesz z Bogiem, nie poświęcasz swojego czasu na kolanach, ja mówię do siebie. Mówię do siebie, bo tak bardzo to zaniedbałem. Nie wiem, jak jest z wami, ale Bóg mi powiedział, jeśli się nie modlisz, to śpisz. A jeśli śpisz, to przyjdzie czas, kiedy będziesz stał przed drzwiami i będziesz pukał do moich drzwi, a ja będę musiał ci powiedzieć, słuchaj, ja cię nie znam, bo nie wykonywałeś mojej woli. Nie wiem, skąd jesteś. Miałeś wszystko zapisane czarne na białym. Postanowiłeś żyć po swojemu. Ciasna brama wydała ci się zbyt trudna, aby przez nią próbować przejść. I ostatni fragment Bożego Słowa z Księgi Malachiasza. Ostatnia księga Starego Testamentu. Pierwszy rozdział. Od 6 wiersza. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? Jeśli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów, do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Bracia i siostry, pokarm nieczysty to jest wszystko to, co robimy z powodu własnych zachcianek, z własnej woli, jeśli nie jest podporządkowane i zgodne z Bożą wolą, z Bożym zamiarem. Wszystko to jest pokarmem nieczystym, jest bezprawiem, które wykonujemy.
I jeszcze się pytacie, a czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Bóg daje nam stół zastawiony, pełen pokarmu. Tym pokarmem jest Boże Słowo. Jest wykonywanie tego Słowa. Pan Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę Ojca. I dla nas pokarmem powinno być wypełnianie woli Ojca. Bóg daje nam stół syto zastawiony. A my tak bardzo często, nie, przepraszam, a ja tak bardzo często tym stołem gardzę. Wiecie, Bóg jest Bogiem miłości. Amen? Ale Bóg też jest Bogiem gniewu. Amen? Czy myślicie, że przyjdzie nam to tak łatwo? A więc obudź się, który śpisz. Pragnij Ducha Świętego. Pragnij Jego obecności. I zacznij wypełniać Jego wolę. Bo już czas. Już najwyższy czas. A On stoi u drzwi i kołacze. Wczoraj dowiedziałem się taką wspaniałą informację. Takie są prognozy, że do roku 2025 każdy język na ziemi będzie miał chociaż jedną Ewangelię przetłumaczoną w swoim języku. O czym to świadczy? O przyjściu Jezusa. 2025. Takie są prognozy. Każdy język na ziemi usłyszy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, jest Panem. Ale przez bramę wejdą tylko ci, którzy podporządkują się Jego woli. I oby nikogo z nas nie zabrakło po tamtej stronie wąskiej bramy. Po tamtej stronie wąskiej bramy. Nie gardźmy Bożym stołem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo, że mówisz do nas. Niech ono penetruje nasze serce i nasze życie, byśmy już więcej nie tracili swojego czasu na rzeczy mniej ważne. Pomóż nam, Panie, wyraźniej słyszeć Twój głos, Twoją wolę. Pomóż nam w tych szczegółach wypełniać Twoje zamiary. Pracuj w naszym życiu, Duchu Święty. Ojcze, ja w Twoim imieniu, w cudownym Twoim imieniu, błogosławię Twój umiłowany zbór. Błogosławię moje umiłowane siostry i moich braci. I modlę się, aby błogosławieństwo wykonywania Twojej woli było udziałem każdego z nas. Tak jak brat Mariusz mówił, abyśmy w tym przeciskaniu się przez wąską bramę, w usiłowaniu i w staraniu się o to, aby tam przez nią przejść, byśmy nie zapominali jedni o drugich, ale byśmy, idąc razem, trzymając się za ręce, mając na uwadze siebie nawzajem, budowali się, zachęcali się wzajemnie, abyśmy wywołani przez Ciebie w niebie zbór Betel z Ustronia mogli stanąć tam wszyscy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, o to Cię proszę. Zachowaj nas, daj nam mądrość, by tą wolę wypełniać. Amen.